Cześć, dzisiaj jest niedziela 2 października 2016 roku, a to oznacza, że przyszedł czas na 77 odcinek Video News. A dzisiaj opowiem wam o iPhone 7, który wybuchł, nowym smartfonie firmy Nokia, a także o najnowszej i najtańszej karcie graficznej Nvidia Pascal. Zostawcie łapkę w górę, rozsiądźcie się wygodnie i posłuchajcie, co ciekawego działo się w świecie technologii w ostatnim tygodniu. Zapraszam! Niemożliwe stało się możliwe. Legendarna firma Nokia powróci na rynek smartfonów i stanie się to jeszcze w tym roku. Nowe flagowe modele autorstwa fińskiego producenta mają być napędzane przez układ Snapdragon 820. Ostatnio jednak do internetu wyciekły dane dotyczące średniopółkowego telefonu Nokia D1C. Na jego pokładzie znajdzie się z kolei Snapdragon 430, którego wydajność jest porównywalna z modelem 615. Tenże układ zbudowany jest z 8 rdzeni o taktowaniu 1,2 GHz, a wykorzystana grafika to Adreno 505, która radzi sobie z ekranami Full HD. Poza tym mamy tutaj chipset LTE o prędkościach dochodzących do 150 megabitów na sekundę oraz wsparcie dla Quick Charge 3.0. Całości dopełniać będą 3 GB pamięci RAM. Opublikowane w Geekbench wyniki wydajności zostały wykonane na Androidzie 7.0, natomiast w trakcie premiery urządzenie ma działać już pod kontrolą Androida 7.1. W bazie Geekbench nie znalazły się niestety inne elementy specyfikacji. Jak uważacie, czy taki model przeznaczony na średnią bądź niską półkę cenową ma szansę zainteresować konsumentów, szczególnie w kontekście dostępności smartfonów Xiaomi w Polsce? Być może Nokia będzie chciała skupić się na rozpoznawalności marki i zaufaniu klientów. Jak będzie, zobaczymy. GTX 1060 nie jest naturalnie ostatnim nowym modelem karty Nvidia z linii Pascal. Na horyzoncie pojawiła się jeszcze tańsza odsłona, a więc GTX 1050. Jako że w Polsce najwięcej sprzedaje się kart graficznych z niskiego i średniego pułapu cenowego, to na pewno będziecie tym newsem zainteresowani. Otóż do internetu wyciekła prawdopodobna specyfikacja i wydajność nowej grafiki GeForce GTX 1050 Ti. Wynik uzyskany w 3D Mark 11 Performance plasuje 1050 Ti ponad starszym modelem, GeForce'em GTX 960. Z kolei serwis VideoCards przechwycił zdjęcia z chińskiego portalu ChipHell. Sieć donosi, że rdzeń nowej karty będzie nosić oznaczenie 1C82 lub, jak wynika z innego wycieku, GP107A. Urządzenie, którego specyfikacja wyciekła jakiś czas temu, taktowane jest zegarem na poziomie 1291 MHz oraz 1392 MHz w trybie GPU Boost 3.0. Oznacza to najprawdopodobniej, że GTX 1050 Ti zostanie wyposażony w 4 GB pamięci VRAM w standardzie GDDR5 oraz 128-bitową magistralę. Jeżeli chodzi o dalszą specyfikację, to mamy tutaj 768 rdzeni CUDA, 48 jednostek teksturujących oraz 32 jednostki renderujące. Zestawiając to z wynikiem 10 054 punktów z 3D Marka, otrzymujemy kartę niestety tylko nieznacznie lepszą od GTX 960. Będziecie zainteresowani tym modelem? Dajcie znać w komentarzach poniżej, to oczywiście będziemy się starali ściągnąć go na testy. Wracamy do świata mobilnego. Xiaomi nie trzyma się cyklów wydawniczych preferowanych przez Apple czy Samsunga. Pół roku po premierze flagowca Mi 5 Chińczycy wydali odświeżoną wersję Mi 5S oraz nowy model na wzór Apple'a, czyli Mi 5S Plus. W przeciwieństwie jednak do iPhone'ów czy Galaxy S, przedpremierowe przecieki nie do końca się sprawdziły po premierze. Co zatem pojawi się na półkach sklepowych? Xiaomi przede wszystkim poszło w ślady Apple i Samsunga, którzy wydają dwa flagowe modele o różnych rozmiarach. Pierwszy z nich, Mi 5S, wyposażono w ekran IPS o przekątnej 5,15 cala i rozdzielczości Full HD. Jest podświetlany za pomocą 16 diod, a maksymalna jasność wynosi 600 nitów. Co ciekawe, wyświetlacz oferuje funkcję wykrywania stopnia nacisku, a więc odpowiednik Apple'owego 3D Touch. Telefon napędzany jest przez Snapdragona 821 z dwoma rdzeniami 2,15 GHz i dwoma 1,6 GHz. Smartfon, podobnie jak poprzednich, występuje w wersji 3 GB RAMu z 64 GB pamięci wewnętrznej oraz 4 GB RAMu i 128 GB przestrzeni na dane. Tylny aparat to 12-megapikselowy Sony IMX378 1x2,3 cala z podwójną detekcją fazy. Z przodu natomiast
znajduje się chyba ten sam aparat co w Mi 5, a więc 4 megapiksele. Mi 5S to także USB typu C, LTE oraz czytnik linii papilarnych. Nie ma niestety wodoszczelności. Całości dopełnia akumulator o pojemności 3200 mAh z funkcją szybkiego ładowania. Dostępne będą 4 wersje kolorystyczne. Srebrny, złoty, szary i uwaga, różowy. Nie tylko kolor Xiaomi skopiowało od Apple. Większy smartfon Mi 5S Plus cechuje się większym, naturalnie 5 i 7-calowym ekranem Full HD, ale dziwnym trafem pozbawiono go funkcji wykrywania nacisku. Ma za to dwa tylne aparaty, jednakże są to dokładnie dwa takie same aparaty o rozdzielczości matrycy 13 megapikseli i przysłonie f2.0. W przeciwieństwie do Huawei P9, LG G5 czy iPhone'a 7 Plus, gdzie dodatkowy aparat ma zupełnie odmienne parametry. Smartfon występować będzie w edycjach 4 GB RAM-u, 64 GB pamięci wewnętrznej lub 6 GB RAM-u i 128 wewnętrznej. Bateria jest też naturalnie większa, 3800 mAh. Wybór barw będzie za to uboższy, złota, srebrna i różowa. Jeżeli chodzi o ceny, to na rynku chińskim w przeliczeniu na złotówki mają się one następująco. Mi 5S 3 GB RAM-u 1151 zł, Mi 5S 4 GB RAM-u 1324 zł, Mi 5S Plus 4 GB RAM-u 1324 zł, Mi 5S 6 GB RAM-u 1497 zł. Smartfony można już nabyć drogą kupna w Chinach. Na koniec, w ramach ciekawostki, to na co wszyscy czekaliście. Firmę Apple najwyraźniej również dotknął problem wadliwej serii akumulatorów. Dokładnie tak, jak miało to miejsce w przypadku Samsunga. Najpierw w sieci pojawiły się doniesienia, jakoby nowy iPhone wydawał dziwne dźwięki podczas wzmożonej pracy, a teraz na Reddicie można było obejrzeć zdjęcie, które przedstawia iPhone'a po eksplozji. Jeden z użytkowników twierdzi, że jego nowy telefon eksplodował jeszcze w pudełku. Dotychczasowe przypadki wybuchających czy płonących smartfonów występowały raczej podczas ładowania. Śmierdzi więc tutaj niezłą intrygą. Być może to ten użytkownik zaledwie chciał pomścić Samsunga i zrobić wybuchową antyreklamę dla Apple. Z drugiej jednak strony już iPhone'om 6 zdarzało się wybuchnąć, więc być może coś jest na rzeczy. Na razie brak jednak reakcji ze strony giganta z Cupertino. Czy wy też mieliście jakieś urządzenie elektroniczne, które postanowiło wybuchnąć? Podzielcie się doświadczeniami w komentarzach pod filmem. I to już wszystko w 77. odcinku Video News. Jeżeli chcecie więcej newsów, wbijajcie na naszą stronę videotesty.pl. Tam codziennie dostarczamy Wam najświeższe nowinki ze świata IT i branży gier wideo. Nie przegapcie kolejnych odcinków tego cyklu, subskrybując nasz kanał. Zostawcie palec w górę, jeżeli ten film Wam się podobał, no i sprawdźcie także inne nasze produkcje. A ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę, mówił Szakal. Do usłyszenia kolejnym razem. Pa, pa!